No tego, tego. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dziś przedstawię Wam podsumowanie marca. Troszeczkę w takim, jak widzicie, wiosennym wydaniu. No już mam nadzieję, że zrobi się ciepło, chociaż na razie tak ciepło to nie jest. Nagrywam z rana, nagrywam troszeczkę później, bo już dziś mamy chyba 4 kwietnia. Ale z jednej strony to dobrze, bo wtedy mogę dobrze określić liczbę subskrybentów i inne rzeczy też się pojawiają właśnie 2-3 dnia miesiąca. Wtedy mam lepszy obraz. Tak jak tutaj widzicie, w styczniu i w lutym ja spisywałam ilość subskrybentów tego samego pierwszego chyba dnia miesiąca. No i na przykład 2 już mi się tutaj pozmieniało. Czyli ostatnio w lutym miałam, widzicie, 95, a następnego dnia sprawdziłam, już w statystykach jest 98. Po prostu to zlicza później. Dlatego ja sobie tak zrobiłam inaczej, że po prostu nagrywam później. Też z tego względu, że moja córka przestała spać w dzień. No i niestety no, nie mam kiedy właściwie nagrywać. Teraz włączyłam jej bajkę. No się troszeczkę zmienia. W marcu haftowałam każdego dnia. Nie miałam przerwy. No i tutaj widzicie ilość subskrybentów 74. Pewnie będę co chwilę przerywała, no ale trudno. Jakoś muszę to nagrać. Innego wyjścia nie ma. Dobrze, lecimy dalej. Krzyżykowe statystyki. W marcu kolejny rekord. W sumie mam 17 934 krzyżyki wyhaftowane. I widzicie, bardzo dużo projektów. Haftowałam kapturka, pejzaż zimowy, maki, filiżanki. Zrobiłam haftowane jajko. Brałam udział w salu, takim, gdzie nie wiedziałam, co haftuję, i wyhaftowałam jeżyka. Zaczęłam nowy start. Zrobiłam poduszeczkę, ale poduszeczki Wam nie pokażę, bo no po prostu nie zdążyłam jakoś upchnąć filmu, a zresztą biorę udział też w wyzwaniu w klubie twórczych mam z tą poduszeczką, więc też nie chciałam jej tak pokazywać, zanim to się ukaże na blogu. Więc tak to wygląda, kolejny rekordzik. Jeżeli chodzi o wyzwanie roczne, to wszystko zgodnie z planem. Mamy już, za nami już jest 13 tygodni haftowania. No i 25% już mam na Lukasie. I tutaj to, o czym wcześniej mówiłam, wyniki bitwy na krzyżyki pokazują się dopiero 3 dnia miesiąca. Skoczyłam w marcu na miejsce 17, z racji tego, że co miesiąc mi pokazuje, że mam więcej krzyżyków. To tak, z takich ogólnych rzeczy to by było na tyle. No i lecimy może od początku, co mi się udało haftować w marcu.
Ostatnio Wam też nie pokazywałam maków w zeszycie hafciarskim. Jakoś zapomniałam w poprzednim podsumowaniu. W lutym były 3 dni, 1512 krzyżyków i miałam 80,47%, największa ilość to 648. W marcu haftowałam tylko 2 dni i tylko 864 krzyżyki. Procentu nie liczyłam, bo to pewnie malutko wskoczy. 540 najwięcej. Teraz w kwietniu już wyhaftowałam chyba więcej niż tą ilość w 2 dni. Nie wiem, czy jeszcze będę haftować, bo jak wiecie, biorę udział w tym wyzwaniu rocznym i właściwie większość czasu poświęcam na Lukasa. To jest trochę takie krzywdzące na inne hafty. No ale nic nie poradzę, no wzięłam udział, więc muszę jakoś to gonić. Obraz jest duży, więc muszę robić dużo krzyżyków. Dobra, następny. Na kapturku też nie zaszalałam. Haftowałam tylko 4 dni, zrobiłam tylko 1889 krzyżyków. W sumie mam 5,33% i największa ilość 541 jednego dnia. No kapturek też na tym cierpi, niestety. No i lecimy dalej. Lukas to już w ogóle 13 dni haftowany, 5811 krzyżyków, 16,66% i 628 najwięcej. A to jest luty, w marcu nie spisałam właśnie, dlatego patrzę, że coś tutaj mało. W marcu na pewno było o ponad 8000, mi się tak wydaje, zrobione. No i też około 13 dni po prostu no nie spisałam. Zawsze zapomnę coś dodać, więc tu sobie dopiszę, że muszę uzupełnić. No ale tu na pewno i tutaj właśnie 25 było przecinek chyba 6%, jakoś tak. Mam 25, bo to 13 tygodni, więc 1/4 jest wyhaftowana, no i tu na pewno będzie z 8 z hakiem. Musicie mi wierzyć na słowo. No zawsze się coś zapomni w tym zeszycie uzupełnić. To jeżeli chodzi o prace zaczęte w tamtym roku. No, filiżanki. Na filiżankach mam finish, bo teraz w marcu je zakończyłam. Razem wyhaftowałam 5703 krzyżyki. Haftowałam kolorami. Oj, nawet nie zapisałam, kiedy skończyłam. Skończyłam w marcu. Widzicie, już nie pamiętam, czy to było 30. Chyba 30. 30.03.23. No pod koniec marca chyba ten przedostatni dzień nie zakończyłam, bo tam jeszcze pranie, prasowanie i te sprawy. Haftowałam od najmniejszej do największej ilości kolorów. Zaczęłam w lutym, skończyłam w marcu. No był to taki przerywniczek. Fajnie się haftowało, ja lubię zresztą hafty od Joy Sunday. Super mi się na nich pracuje. No tu nie ma w sumie o czym mówić. Następna rzecz to jest wiosenny sal Jerzyk. Zaczęłam 1 marca, skończyłam 27 marca. Łącznie haftowałam to 5 dni, bo haftowałam w poniedziałek, jak wychodziła kolejna część. No i to było wspólne haftowanie, nie wiedziałam co haftuję. Sal składał się z 5 części, czyli był co poniedziałek kolejna część, Mulina DMC. I haftowałam na nowym materiale Linda 27CT co drugą nitkę. No i to jest taki wydrukowany wzorek. W marcu też zrobiłam poduszeczkę taką storczykową. Pokazuję Wam tylko stronę w zeszycie hafciarskim, a o poduszeczce będzie osobny film. Ja ją zaczęłam 10
10 marca, skończyłam 14, z tym, że ja ją poprawiałam, bo ją źle zszyłam i jeszcze raz ją robiłam. To był zestaw prezentowy. Ja dostałam po prostu cały zestaw na poduszeczkę od Agnieszki. Kanwa 18 CT. Wypełnienie, do wypełnienia używałam końcówek nici i jakiejś skrawki, taki wypełniacz do poduszek. Zszycie trwało więcej niż 40 minut, bo ja drugi raz ją zszywałam. Praca trudna do wykonania i na tej pracy zrobiłam 1660 krzyżyków i ona jest specjalnie wykonywana na wyzwanie cykliczne z kolorami do na bloga Klub Twórczych Mam. Serdecznie Was zapraszam na bloga, możecie zajrzeć. Także poduszeczkę Wam pokażę innym razem. No i zaczęłam też nowy start, Tygrys Kot. To jest obraz na zamówienie. Zaczęłam go 20 marca na 20 kolorów, ale za to 12 blendów. Haftuję mu liną DMC. Wymiary to 300 na 414 krzyżyków i haftuję na nowym materiale, na strominie 24 CT, czyli na drobniejszym materiale. Haftowałam 3 dni i tutaj już jest w przeliczeniu 483,5. 0,77% i największa ilość 260, bo ja haftuję pół krzyżykiem, w sumie jeszcze muszę dopisać i przeliczam to na krzyżyki, żeby później mi się zgadzało w statystykach. Ja za chwilę Wam pokażę, jak to w praktyce wszystko wygląda na haftach, ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Zaraz Wam ją pokażę. Otóż w marcu wzięłam udział w takim konkursie ogłoszonym na Facebooku, gdzie należało wstawić wiosenne jakieś swoje prace, czy to obraz, czy jakaś kartka, czy cokolwiek innego związane z wiosną. No i ja wzięłam w tym udział i pokazałam moją pracę, która przedstawia obraz, gdy budzi się wiosna. Już Wam wielokrotnie ten obraz pokazywałam, taki bardzo wiosenny, kolorowy, z drogą, przedstawiający drogę i tam były drzewa, płotek. No i wyobraźcie sobie, że wygrałam ten konkurs. I do wygrania był tak jakby bon do sklepu Etsy do 50 zł. I ja miałam właśnie sobie wybrać wzór do haftu za tą kwotę. No i wybrałam sobie takiego storczyka. Ja go wybrałam, ale wtedy jak go wybierałam, to nie wiedziałam, że będzie miał aż tyle kolorów, bo ma 70 kolorów, 300 na 300 krzyżyków, czyli jest w takim kwadracie i też mulina DMC. No i taki sobie wybrałam. No i nie wiem, kiedy go zacznę, ale cieszę się, że wygrałam. No, chociaż raz mi się udało coś wygrać, bo przeważnie no, nie udaje mi się. No i wybrałam taki właśnie uroczy wzorek storczyka. Wiecie, że ja storczyki kocham, uwielbiam. To jest moja druga miłość po krzyżykach. No i stwierdziłam, że sobie wybiorę. No długo siedziałam, bo 2 dni aż wybierałam. Nie mogłam się zdecydować, co wybrać. No i tak mi się jakoś spodobał, że go wybrałam. Nie wiem, kiedy będę go haftowała. Dostałam wzór PDF. To jedną kartkę sobie wydrukowałam, bo wzór jest czarno-biały i mam też wzór na sagę. Będę mogła korzystać z sagi. No i to jest taki uroczy prezencik, z którego się bardzo cieszę. Dobrze, to za chwilę przejdziemy do haftów, więc zapraszam do oglądania dalszej części filmu. I na początek zaczynamy od maków. Za bardzo dużo mi nie przybyło. Tu mam zaznaczoną kreseczkę, kiedy zaczęłam w marcu haftować. Niewiele brakuje, ale też jakoś ten haft jest odkładany. No i za długo nad nim nie siedzę, a już bym też chciała go skończyć. Może w kwietniu troszeczkę więcej mi przybędzie. Piękne kolory, fajnie się haftuje. Cały czas haftuję metodą parkowania od samego początku.
są małe rozbieżności, bo czasami zrobię inaczej niż parkowaniem, ale staram się tak, żeby w większości było jednak to parkowanie. Mój pierwszy obraz na razie, który robię tą metodą. Piękne kolory. Już na dole jest inaczej. A tutaj mamy kapturka. Udało mi się tylko zrobić ten kwadracik taki u góry z tłem. Też za dużo nie przybyło. Ale tak pokazuję, żebyście widzieli, że jednak coś tutaj robiłam. Troszkę też na pniu, trochę czarnym, ale więcej właśnie w tym kwadracie chciałam dokończyć, żeby później w razie co sobie haftować niżej. Za szybko mi to nie idzie i pewnie długo będę haftowała ten obrazek. No i tak to wygląda. Za dużo nie ma co mówić, bo to tylko szarości i czarny. I przechodzimy do kolejnego. Tutaj w Lukasie przebywa naprawdę fajnie, fajnie wygląda. Jest co pokazywać. Pojawiły się już kolejne choineczki. I haftuję już coraz niżej. Niedługo będę miała wyhaftowaną całą szerokość i wysokość tamborka, nurkę numer 4. I będę musiała przesunąć tamborek chyba w bok. Będę robiła nie od dołu, tylko w bok. I jest wyhaftowany 25% na tą chwilę. Także tu naprawdę sporo przybywa. Fajnie mi się robi, wyzwanie motywuje, ale inne hafty na tym cierpią. Będzie się robiło coraz cieplej, a ja dalej będę haftowała zimę. Zobaczymy, czy mi się uda wytrwać w tym wyzwaniu. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o Lukasa. Kolejny to są filiżanki, mój finisz marcowy. Traktowany jako przerywnik, ale cieszę się, że udało mi się coś skończyć. Będę miała więcej czasu na inne hafty, o ile czegoś nowego znowu nie zacznę. A z tym bywa różnie. Pewnie mnie coś podkusi, może jakąś kanwę z nadrukiem będę chciała zacząć. Filiżanki będą wisiały u mnie w kuchni. Mam kupioną ramkę. Będę próbowała je sama oprawić, już nie będę nosiła do szklarza po ostatnich przebojach z oprawianiem. Tutaj był backstitch, też troszeczkę się pobawiłam backstitchem, no i moim zdaniem wyszły fajnie, ciekawie. Jak na kanwę z nadrukiem całkiem nieźle się prezentują takie filiżaneczki. No i kolejna praca, mój wiosenny salierzyk. Materiał coś wygnieciony, nie wiem, inne rzeczy jak prasuję, to się doprasowują, a tej kanwy nie mogę doprasować. Nie wiem, czy moje żelazko się nie polubiło z tym haftem, czy co. Będę coś próbowała jeszcze doprasować i nie wiem jeszcze, jak wykorzystam ten haft. Czy go oprawię, czy co ja z nim zrobię, nie mam pojęcia. Na razie sobie czeka na to, aż mi coś przyjdzie do głowy, żeby coś z nim zrobić. No, tutaj było dużo zabawy z backstitchem, były french knoty, a tutaj taki też przerywniczek, jajeczko zrobione na ozdobę. Coś wielkanocnego. Szybki, łatwy projekcik na sklejce. No i ostatnia praca to mój nowy start, tygrysy, tygrys i kot, mały kotek i tygrys. Tutaj mam jeden blend na razie i jeden czysty kolor. Haftuję półkrzyżykiem. Fajnie się haftuje na tej kanwie.
dobrze widać, jak przeciągam nitkę i nie ma prześwitów. Na razie to jest tylko samo tło, ale idzie sprawnie. Robi mi się fajnie, tylko żebym jeszcze mogła więcej przysiadać do krosna, bo tak na razie sobie stoi i na mnie patrzy. I jakoś nie mam kiedy też przysiąść, bo gonię Lukasa, żeby się wyrobić z terminami, a ten hafcik to tak. Może kiedyś będę miała więcej czasu, jak jeszcze maki zakończę. No i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że mój filmik Wam się podobał. Pa!